Przyszło nam żyć w czasach, gdy gry komputerowe zostały zauważone przez tradycyjne media. Ma to swoje plusy i minusy. Potencjalnie dzisiejsza gra ma większy zasięg dotarcia niż gra wyprodukowana 10-20 lat temu. Z drugiej strony, szerszy krąg odbiorców sprawia, że twórcy zaczynają obawiać się kontrowersyjnych tematów. W ostatnio wydanej Mafii 3 wita nas nawet plansza, na której twórcy tłumaczą się, że użycie przez wirtualne postacie z 1968 roku obraźliwych zwrotów nie ma nic wspólnego z poglądami ludzi z 2K. Brzmi to absurdalnie, ale może ma sens w epoce, gdy każdy film i każda gra lustrowana jest w najdrobniejszych szczegółach. Kogo obraża film Wołyń? Czy niemal ludzki Hitler z upadku to krok za daleko? No i najważniejsze, czy przedstawienie pijanego Polaka w grze to obraza całego narodu polskiego? Dzisiaj przyjrzymy się kontrowersyjnym grom, które obraziły narody. Od Polaków przez Rosjan, na Haitańczykach kończąc. My mamy traumę Powstania Warszawskiego, Rosjanie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, natomiast Brytyjczycy radzą sobie z własną traumą I wojny światowej. To właśnie na frontach Wielkiej Wojny Brytyjczycy ponieśli ogromne straty w postaci 900 tysięcy zabitych żołnierzy. To prawie 3 razy więcej niż w czasie II. Konflikt, który miał zakończyć się w przeciągu kilku miesięcy, okazał się być prawdziwym koszmarem dla zamorskiego imperium, a w pamięci szczególnie zapisały się brutalne walki na polach Flandrii. Ogrom brytyjskich strat symbolizuje dziś kwiat maku, który powszechnie jest noszony na wyspach w Dzień Pamięci, czyli 11 listopada. W 1993 roku wychodzi zaś na rynek kapitalna strzelanina Cannon Fodder, już w intrze pokazująca, że do tematyki wojny podejdzie w prześmiewczy sposób. Co jednak pomogło grze trafić do tabloidów, była decyzja o umieszczeniu w grze i na jej okładce charakterystycznego maku. Nie trzeba było długo czekać na reakcję. Przedstawiciel Królewskiego Legionu Brytyjskiego stwierdził nawet, że takie zbezczeszczenie symbolu obrazi miliony tych, których przodkowie polegli w czasie I wojny światowej. W krytyce Cannon Fodder wzięli udział też parlamentarzyści oraz media. Nagonka z perspektywy wydaje się o tyle zabawna, że gra nie kryła się ze swoim antywojennym przekazem i w ramach szerszej dyskusji użycie maku mogło być jasnym odniesieniem się do absurdu wojny, w tym tej konkretnej I wojny światowej, na którą z przekonaniem poszły miliony Brytyjczyków niczym mięso armatnie i która zakończyła się pyrrusowym zwycięstwem nad państwami centralnymi. Nic dziwnego, że kaca mają po tym do dzisiaj. Wzbudzić kontrowersje jeszcze przed premierą to prawdziwa sztuka i doszło do tego właśnie na naszym podwórku. W maju 2015 roku polskie studio Jujubi zapowiedziało bowiem grę Kursk, która nie ma nic wspólnego z bitwą z 1943 roku. Polacy wzięli się za katastrofę rosyjskiego okrętu wojennego, która miała miejsce w 2000 roku. Gra ma ukazać się w 2016 i będzie przygodówką z elementami grozy. Na te informacje chłodem zawiało zza naszej wschodniej granicy. Dlaczego? Przede wszystkim Rosjanom nie spodobał się fakt, że świeże rany rozdrapuje polskie studio deweloperskie. Padł przy tym ciekawy argument, jak zareagowaliby Polacy na informację, gdyby to Rosjanie rozpoczęli produkcję gry o katastrofie w Smoleńsku. Jest w tym trochę racji, dlatego najlepiej uzbroić się w cierpliwość i poczekać na efekt końcowy. A nuż sama treść spodoba się także i Rosjanom. Oczywiście na prawdziwe kontrowersje przyjdzie jeszcze pora. Rosyjskie media z zainteresowaniem będą obserwować grę Kursk, aby przeanalizować, jak Polacy poradzili sobie z tym arcyciężkim tematem. Seria GTA prezentuje mocno wykręconą wizję naszej rzeczywistości, ale trudno nie traktować jej poważnie. W końcu to kultowa seria, której każda odsłona sprzedaje się w dziesiątkach milionów egzemplarzy i która pod względem technologicznym zawsze była na czele stawki, stawiając na coraz bardziej realistyczne przedstawienie tętniących życiem metropolii. Rockstar ma unikatowy przepis na sukces, który łączy sandboxa z mocnym naciskiem na fabułę i postacie. Robi to przy tym bez patyczkowania się, a kontrowersje przy Hot Coffee do San Andreas czy scenie tortur w GTA V na pewno nie zaszkodziły sprzedaży. W wypadku Vice City obrażeni zaś poczuli się przede wszystkim Haitańczycy. Kultowa odsłona GTA miała przedstawiać Haitańczyków, ale też Kubańczyków i Kolumbijczyków jedynie jako gangsterów i handlarzy narkotyków. Amerykańska społeczność Haitańczyków starała się w tej kwestii zewrzeć szeregi. Jeden z dziennikarzy haitańskiego pochodzenia o problemie dowiedział się, gdy jego 17-letni syn grał w Vice City. Pozostawmy na boku sprawę, że gra była w kategorii 18+.
urządzono wiece i protestowano przeciwko sprzedaży gry. Pozostaje pytanie, co Haitańczycy zrobią z Mafią 3, w której haitańska mafia staje się jednym z sojuszników głównego bohatera. Czy dla nich będzie to bardziej strawna wizja? Zobaczymy. Podnoszą temperaturę różne prowadzone i planowane akcje protestacyjne. Pozostawiamy za sobą Vice City, kierujemy się w kierunku Soviet City, a więc naokoło wracamy do tematu Rosjan. Soviet City to niepozorna produkcja dostępna w Early Accessie Steama, która osadza nas w realiach komunistycznego reżimu. I choć gra trafiła do tej pory jedynie do kilku tysięcy odbiorców, wzbudziła kontrowersje nie mniejsze niż niektóre duże tytuły. Soviet City jest bowiem umownym symulatorem komunistycznego miasta z najgorszej epoki stalinizmu, gdzie z jednej strony staramy się wypełniać założenia planów pięcioletnich, ale także utrzymać poziom terroru na optymalnym poziomie. W grze pojawia się także mało subtelna mechanika przerabiania ludzi na surowiec, co może być odniesieniem do realiów komunistycznego reżimu, gdzie człowiek był wart mniej niż karabin, a przy budowie takiego kanału białomorsko-bałtyckiego zginęło kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Jak zareagowano na Soviet City w Rosji? Przez rosyjskich użytkowników Steama gra została nazwana polską propagandą. Miała być przykładem rusofobii, a nawet oczerniania komunizmu i Związku Radzieckiego, tak jakby sama historia Związku Radzieckiego nie była wystarczająco ponura. Próbowano zorganizować akcję, która miałaby wyrzucić Soviet City ze Steama. Przy całym tym rozgardiaszu gra nie sprzedała się na razie zbyt dobrze. Czy to efekt bojkotu? Wątpię. Przy Soviet City pozostaje wrażenie, że znowu nie chodzi o to, co się mówi, ale o to, kto mówi. Gra jest bowiem dziełem polskiego twórcy. Napięte stosunki między Rosją i Polską na pewno nie pomagają w podejściu do tematu z dystansem. Bo choć może nas to dziwić, to Rosjanie w dużej mierze są dumni z dokonań Stalina, tak jak Polacy nieraz potrafią przypominać dobre czasy odbudowy kraju w epoce PRL-u. Ostatnią grą w tym zestawieniu jest prawdziwa perełka, o którą niemal doszło do dyplomatycznego incydentu. Chodzi oczywiście o Codename Panzers Faza I, kapitalnej strategii czasu rzeczywistego, o której już miałem okazję opowiadać w programie o kampanii wrześniowej w grach, ale jest to historia na tyle dobra, że opowiem ją raz jeszcze. Głos Szczeciński pisał: według niemieckich twórców komputerowej gry wojennej to Polska rozpętała II wojnę światową, a nasi żołnierze byli tchórzami i pijakami. Z czasem pojawiły się jeszcze kolejne zarzuty, że w grze gramy SS i zabijamy cywilów. Co ciekawe, ta cała awantura miała miejsce przed polską premierą, to znaczy nikt z krytyków nie miał okazji jej sprawdzić we własnym zakresie. Poza CD Action, które w swojej recenzji nie zawarło krytyki tej faszystowskiej propagandy. A co pisano u nas w komentarzach 12 lat temu? Pierwszy z nich: jak dla mnie, to sprawa powinna się skończyć w sądzie. Inny dodaje: a jak chodzi o zachwyty CD Action nad tą grą, to zastanawia mnie, czy ocena byłaby taka sama, gdyby CD Action było w 100% polską gazetą, bez kapitału niemieckiego. Natomiast na koniec mamy prawdziwą perełkę. Uważam, że prawdziwa kara dla tych szmaciarzy byłoby zignorowanie tej gry i nie kupowanie jej w Polsce. Podobało mi się demo i chciałem mieć całą grę, ale nie kupię jej. Co w tym wszystkim zabawne, znowu doszukiwano się tutaj złej woli. Własnym życiem zaczęła żyć informacja o niemieckich korzeniach tego niby antypolskiego tytułu, gdy w rzeczywistości za grę odpowiadali Węgrzy. No ale to nie pasowałoby do teorii o Niemcach, którzy chcą wybielić swoją historię. W ogóle niewiele w tej krytyce trzymało się kupy. Graliśmy Wehrmachtem, nie SS, pijany był nie żołnierz, a jakiś woźny pilnujący klucza, a propagandowe treści nawiązywały do historycznych komunikatów przygotowywanych przez Goebbelsa. W tej sprawie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wysłało nawet list do twórców gry z prośbą o wyjaśnienia. Szkoda, że MSZ najpierw nie sprawdził podawanych przez media informacji, zanim zaangażował się w ten wydumany problem. Co o dzisiejszej pozycji gier mówią nam powyższe przypadki? Po pierwsze, gry zostały zauważone. Jeśli duże serwisy jak Gazeta.pl są w stanie zainteresować się Soviet City drobną grą zrobioną przez jednego Polaka, to pokazuje to fakt, że gry zaczynają mieć wielką siłę rażenia. Amerykanie już lata temu zdali sobie sprawę z propagandowych możliwości oferowanych przez popularne strzelaniny. Teraz widzimy jednak, że liczy się nie tylko to, co zostanie pokazane w grach, ale też to, czego w grze nie ma. Stąd chociażby sztucznie rozdmuchana afera z brakiem czarnoskórych w Dzikim Gonie. Nie bądźmy jednak naiwni. Gry jako nowe medium mogą jak najbardziej być narzędziem w walce politycznej. Rok temu na Steama trafiła żałosna platformówka Korwin The Game. Toporna parodia pozwalała jako kreskówkowy Janusz Korwin-Mikke postrzelać do postaci z polskiego świadka politycznego. Jest tu i Tusk, i Jaruzelski,
Intro nie ukrywa, że nasze zadanie zostanie ukończone dopiero wtedy, gdy każdy bardzo szeroko pojęty socjalista padnie trupem. Niedawno zaś do sklepu Steama trafiła gra Make America Great Again, prześmiewcza symulacja prezydentury Donalda Trumpa. To bardzo dosadne przykłady, ale niektóre amerykańskie media doszukiwały się drugiego dna nawet w takiej chińskiej grze Glorious Mission, gdzie przyszło nam grać jako chiński żołnierz strzelający do Amerykanów. Jak widać, to zawsze kwestia perspektywy. Zabijać Chińczyków w Battlefield 4? Nikt nie miał z tym problemu. Tym bardziej śmieszą próby cenzurowania czy usuwania ze sprzedaży kontrowersyjnych produkcji. Czy chęć zmiany treści gry nie jest hipokryzją najwyższego rzędu, gdy te same głosy często nawołują do walki z poprawnością polityczną? Docieramy do sedna problemu, jakim jest określenie granic wolności słowa. Jak daleko może posunąć się twórca w badaniu grząskich tematów? Czy twórca gry w ogóle powinien z góry przepraszać przedstawiciela jakiejś narodowości czy wyznania za to, co zawarł w swojej grze? Zapraszam do dyskusji.